Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która została zwołana z okazji wyjątkowego dnia dla kobiet, a mianowicie z okazji 8 marca, czyli Międzynarodowego Dnia Kobiet. Na konferencji mam wielką przyjemność gościć ze mną pana doktora Grzegorza Południewskiego. Proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Kobiet jest wielkim świętem dla wszystkich kobiet, ale nie dlatego, żeby za bardzo świętować, jak nam jest dobrze, ale najczęściej ten dzień wykorzystywany jest do tego, żeby przypominać o tych wszystkich problemach kobiet, które do tej pory nie zostały załatwione, które wciąż czekają na rozwiązanie. A zatem ja z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet chciałabym wszystkim kobietom w Polsce życzyć wszystkiego najlepszego, a w szczególności dobrego prawa i dobrej polityki dla kobiet, takiej polityki, która zlikwiduje nierówności między kobietami a mężczyznami, zlikwiduje dyskryminację wobec kobiet, która wciąż jest problemem. A w szczególności życzę kobietom, żeby w tym roku Parlament przyjął ustawę parytetowo-suwakową. Po drugie, żeby Parlament przyjął wreszcie leżakującą od samego początku ustawę o in vitro. Wreszcie, żeby Sejm przyjął ustawę o edukacji seksualnej. No i życzę również wszystkim kobietom tego, żeby rząd wreszcie ratyfikował Europejską Konwencję Przeciwdziałania Przeciw Przemocy. Ale proszę Państwa, dzisiejsza konferencja została przeze mnie zwołana w bardzo szczególnej sprawie. Mianowicie chciałabym przy tej okazji zwrócić uwagę na bardzo poważny problem, który wiąże się ze zdrowiem kobiet, a jest on wywołany tym, że perspektywa gender, czyli perspektywa płci w niedostatecznym stopniu jest uwzględniana w polityce zdrowotnej, w służbie zdrowia, czy w ogóle generalnie w medycynie. Nasza medycyna, ogólnie mówiąc, nie dostrzega wagi płci w medycynie, co powoduje gorsze standardy zdrowotne niż one mogłyby być. No i przede wszystkim opiekę zdrowotną, która w niewłaściwy i nie zawsze adekwatny sposób adresuje potrzeby zdrowotne i kobiet, i mężczyzn. Może parę przykładów. Dlaczego uwzględnienie perspektywy płci jest tak ważne w medycynie i powinno być potraktowane w sposób bardzo poważny. Po pierwsze, jest cała dziedzina problemów zdrowotnych, które dotyczą wyłącznie kobiet. Chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co wiąże się z rozrodczością, z porodami, z zapobieganiem ciąży. Fakt, że jest to medycyna, która dotyczy bezpośrednio kobiet i przede wszystkim kobiet, powoduje, że bardzo często potrzeby kobiet w tym zakresie są niedoceniane i nie we właściwy sposób traktowane. Że wspomnę choćby antykoncepcję. Wciąż u nas fakt, że kobiety właściwie przez większość swojego życia reprodukcyjnego powinny brać środki antykoncepcyjne, czyli stosować, prawda, na przykład antykoncepcję hormonalną, nie jest traktowane z należytą powagą, co na przykład przejawia się w tym, że kobiety muszą płacić 100% za antykoncepcję, mimo że stosują ją przez całe życie. Proszę spojrzeć, przez całe życie rozrodcze oczywiście, proszę spojrzeć na inne problemy medyczne. Medycynę stosuje się wtedy, kiedy jest problem medyczny, a tu właściwie kobieta jest skazana niejako na stosowanie antykoncepcji, ale nie ma dofinansowania. Są problemy z dostępem do antykoncepcji. Są lekarze, którzy uważają, że antykoncepcja nie powinna być przez kobiety stosowana. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to profilaktyka zdrowotna. Tu bym chciała zwrócić uwagę raczej już na problemy mężczyzn i niedostrzeżenie w wystarczającym stopniu potrzeb profilaktycznych, jeśli chodzi o mężczyzn. Bowiem jeśli chodzi o profilaktykę zdrowotną kobiet, choć ona jest bardzo potrzebna i niezbędna, można powiedzieć, że od jakiegoś czasu trwają rozmaite akcje, kampanie, które pozwalają kobietom przeciwdziałać rozmaitym problemom zdrowotnym typu nowotwory piersi, raka jajnika, prawda, czy inne. Natomiast jeśli chodzi o problemy zdrowotne mężczyzn, którym można zapobiegać, jak na przykład rak prostaty, czy na przykład osteoporoza,
osteoporoza wśród mężczyzn, te problemy nie są w wystarczającym stopniu traktowane, w związku z czym właściwie można powiedzieć, że nie ma dobrej profilaktyki dla mężczyzn. Zaraz pan doktor będzie mógł na ten temat coś powiedzieć, ale tak ja widzę ten problem. Więc to są te dwie ważne kwestie. No i wreszcie też bardzo istotna sprawa, to są choroby, które dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. To, że na przykład choroby, jest właściwie zdecydowana większość chorób dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn, nie oznacza, że te choroby mają takie same objawy, taki sam przebieg i powinny być leczone w taki sam sposób. Najlepiej znany przykład to jest oczywiście zawałów serca. Tam objawy u kobiet i mężczyzn są inne. U kobiet gorzej zdiagnozować zawały serca. Terapie są stosowane głównie na lekach testowanych na mężczyznach, co powoduje, że nie zawsze te leki są skuteczne, w skutku czego o wiele więcej kobiet umiera na zawały serca niż mężczyzn. To wkrótce, to są te problemy, które ja naszkicowałam. Teraz, zanim ja powiem, jaką ja mam konkretną propozycję w tej sprawie, oddam głos panu doktorowi Południewskiemu. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Ja oczywiście się dołączam do życzeń dla wszystkich kobiet w Polsce, a przede wszystkim chciałbym z tego miejsca życzyć im równości. Równości wobec prawa, wobec zarobków, wobec możliwości awansu, ale również równości wobec medycyny. Ja dam kilka przykładów, gdzie rzeczywiście ta dysproporcja związana z płcią jest w medycynie dostrzegana. Typowym przykładem, bo jestem ginekologiem, lekarzem zajmującym się leczeniem niepłodności, to jest to, że pacjentki przychodząc do gabinetu bardzo często są leczone przez kilka ładnych lat z powodu niepłodności, a nikt nie wykonał badania nasienia u mężczyzn. Postrzeganie kobiety jako tego naczynia, co to nosi ten płód, powoduje, że tylko u niej szukamy problemów. Mężczyzna jest niezauważany, choć problemy oczywiście są wspólne. Drugim takim przykładem, niewątpliwie istotnym z punktu widzenia zdrowotnego, jest nierówne podejście do profilaktyki. Tu wspomniała Wanda o profilaktyce dotyczącej nowotworów. Nowotwory u kobiet, rzeczywiście profilaktyka jest w Polsce prowadzona, ale takowej profilaktyki w odniesieniu do mężczyzn praktycznie się nie prowadzi. Nie tylko dlatego, że mężczyźni to taki oporny element, który na tą profilaktykę nie chce się zgodzić, ale przede wszystkim nie jest to tak dofinansowane i tak prowadzone, jakby to wynikało z zagrożeń dotyczących również mężczyzn. Podobnie nierówność dotyczy takiego zjawiska znanego już w Polsce jak nowotwory szyjki macicy. Z medycznego punktu widzenia jest to nowotwór szyjki macicy, czyli nowotwór kobiety. Ale wywołuje ten wirus HPV, bo on jest z nim związany, nowotwory innych narządów. Ale oczywiście w Polsce wszystkie działania profilaktyczne dotyczą ewentualnych szczepień kobiet, młodych dziewczyn. Nikt nie patrzy na to, że również szczepienie mężczyzn, młodych, nastolatków, dałoby po pierwsze bardzo dobry efekt ograniczenia, rozszerzenia się tego typu infekcji HPV, ale przede wszystkim chroniłoby kobiety i chroniło mężczyzn. Nierówność płci wychodzi również w cytowanym przez Wandę przykładzie leczenia chorób serca, gdzie jednym z ostatnich podejrzeń w odniesieniu do bólu w klatce piersiowej u kobiet to jest wykluczenie zawału. I bardzo często ta diagnoza jest zbyt późna. Bardzo często ta diagnoza jest diagnozą spóźnioną i w konsekwencji ten zawał, który bez problemu wcześniej rozpoznany, bez tego stygmatyzowania płciowego, że kobiety przecież na zawał nie chorują, powoduje, że jest rozpoznany później i bardzo często kończy się nawet zgonem, co niestety odnajduje swoje odbicie w statystykach. Profilaktyka szeroko pojęta niewątpliwie musi dotyczyć nas w sensie ludzi, bez względu na płeć, i w jednakowym stopniu. Po drugie, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że stygmatyzowanie płciowe w gabinecie lekarza związane z takim bądź innym, bardzo często utartym i powierzchownym oglądem płci jest bardzo niekorzystne dla zdrowia nas jako obywateli żyjących w tym kraju. Dziękuję panie doktorze. Ja myślę, że te wszystkie przykłady pokazały, jak ważny jest gender w medycynie i jak potrzebne jest uwzględnienie perspektywy płci w polityce zdrowotnej. W związku z tym ja zwróciłam się do ministra Arłukowicza pismem z propozycją powołania zespołu
do spraw gender w służbie zdrowia. Taki zespół miałby monitorować politykę zdrowotną właśnie pod kątem perspektywy płci. Poza lekarzami w tym zespole mieliby się znaleźć specjaliści i specjalistki z innych dziedzin, z nauk społecznych, z nauk biologicznych, z farmacji. I właśnie ten zespół miałby politykę zdrowotną monitorować pod tym kątem, czy w wystarczającym stopniu na wszystkich etapach leczenia perspektywa płci jest uwzględniana. Jest taki model, to ja nie powiem, żebym zupełnie wymyśliła ten zespół. Taki model już zastosowała ponad 20 lat temu Światowa Organizacja Zdrowia, gdzie już w tej instytucji jest tak zwany Gender Advisory Panel, czyli właśnie zespół doradczy do spraw gender. Ja miałam przyjemność być w tym zespole przez dwie kadencje w latach 90. A zatem światowa medycyna już od dawna wie, jak ważne jest uwzględnienie perspektywy płci. Czas najwyższy, żeby również polska medycyna, polscy decydenci decydujący o naszym zdrowiu podjęli tę kwestię i podjęli w tej sprawie niezbędne działania. Tyle z mojej strony. Pytania. Bardzo proszę, panie redaktorze. Dzień dobry. Tomasz Grzelewski, Telewizja Superstacja. Skoro pani mówi, pani marszałek, o sprawie gender, chciałem zapytać, no, temat bardzo bliski pani. Papież Franciszek odpowiedział na list Kongresu Kobiet w sprawie właśnie gender. Stwierdzenie takie zostało zawarte, że wzbudzanie strachu nie jest konstruktywnym sposobem rozwiązywania trudności. Konieczne jest odłożenie konfrontacji. Jak pani odnosi się do tej odpowiedzi papieża Franciszka? Ja mam nadzieję, że ta odpowiedź, która na pewno jest ważną odpowiedzią, będzie miała wpływ na Kościół i polskich hierarchów, bo jak wiemy doskonale, ta wojna z genderem została zainicjowana właśnie przez hierarchów Kościoła katolickiego. Ja chciałabym wierzyć, że ten list to nie jest tylko czysta kurtuazja, w której się mówi, tak jak to zwykle w tego typu listach się mówi, tak, musimy zacząć rozmawiać, musimy przestać, prawda, prowadzić wojnę, że za tym listem pójdą dalsze kroki ze strony papieża i że pójdzie list do hierarchów Kościoła katolickiego po to, żeby zmienili swoje nastawienie, by nie tylko wycofali się z tej wojny przeciwko gender, ale powiem nawet przeprosili za nią, dlatego że już tyle szkód, ile ta wojna z gender spowodowała w naszej polityce społecznej, w polityce właściwie na wszystkich szczeblach, zwłaszcza samorządowych, że czas najwyższy ją zakończyć i mam nadzieję, że ten list do tego się przyczyni. Pani mówi o hierarchach Kościoła katolickiego. Ja zapytam jeszcze o zespół parlamentarny Stop Ideologii Gender. Czy pani sądzi, że ta odpowiedź papieża Franciszka również wpłynie jakoś na funkcjonowanie tego zespołu? Absolutnie nie sądzę, żeby miała jakikolwiek wpływ. Raczej będę się spodziewała, że członkowie bądź członkinie tego zespołu uznają, że będą nam tłumaczyć, że my niedobrze rozumiemy to, co papież napisał, że tu jest, trzeba rozumieć, prawda, całość sytuacji. Także nie spodziewam się żadnych zmian, ale głównie dlatego, że tak naprawdę zespołowi temu nie chodzi o to, żeby w jakikolwiek sposób prowadzić rzetelną dyskusję na ten temat, tylko jest to wyłącznie zadyma polityczna po to, żeby zyskiwać poparcie. Ale na szczęście widzę, że poparcia ten zespół jakoś ze strony społecznego, strony społecznej nie otrzymuje. Agata Adamek, TVN24. Pani marszałek, w innym temacie moja stacja TVN24 zleciła sondaż dotyczący obecnej sytuacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, naszego ewentualnie w nim udziału. Z tego sondażu wynika między innymi, że 49% Polaków nie oddałoby życia za swoją ojczyznę. No i stąd pytanie do pani, czy pani by oddała, czy w ogóle bierze pani pod uwagę taki dylemat, czy to przychodzi czasami pani do głowy? Takie pytanie i ewentualna odpowiedź. No ja przyznam się szczerze, że trochę dziwię się tym pytaniom o oddanie życia. No nie wiem, a pani by oddała swoje życie za Ukrainę? Ale tu chodzi o Polskę. Czy za Polskę by pani oddała swoje życie? za Polskę.
Ja myślę, że to nie jest sprawa teoretycznych deklaracji. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, wszystko może się wydarzyć. Nie będę deklarowała, że pójdę na barykady i jako pierwsza, prawda, się poświęcę, ale jeżeli coś, historia różne sytuacje przewiduje, jeżeli do czegoś może dojść, to myślę, że nie tylko ja jedna, ale wielu z nas również wzięłoby udział w niezbędnych działaniach. Jeżeli nie ma już więcej pytań, dziękuję Państwu.